Spokój, dobra. Jak to było z moim pochowaniem? To było dla mnie duże zaskoczenie, ponieważ ja właśnie kończyłam studia biotechnologii. Wyobrażałam sobie, że po studiach będę pracować w laboratorium, będę mieć rodzinę, a tu Pan Bóg wymyślił coś innego i mnie zaskoczył. Na drogę mojego życia posłał siostrę, franciszkankę, misjonarkę Marii, i to było dla mnie właśnie zaskoczenie, że w jednej osobie, jedna osoba może żyć wymiar franciszkański, żyć według życia świętego Franciszka, którego ja bardzo lubię, i żyć życiem misyjnym, o którym też zawsze marzyłam. I ja nie mogłam uwierzyć, że właśnie spotkałam coś, o czym, co jest, było już w moim sercu. I doświadczyłam, że Pan Bóg mnie bardzo dobrze zna, że zna mnie bardziej niż ja sama siebie, że zna wszystkie moje pragnienia. I pojawiła się wtedy we mnie duża radość. Wiedziałam, że z tym muszę coś zrobić. I zdecydowałam, że najpierw skończę te studia i potem zrobię następny krok. Właśnie wstąpiłam do postulatu, pomyślałam sobie, że jeśli mi się nie podoba, to pójdę sobie do domu. Ale gdy zaczęłam poznawać nasz charyzmat, czułam, że jestem na właściwym miejscu, że to, co odkrywam w charyzmacie, jest we mnie, że to mnie wypełnia. I właśnie to mnie uczy, że muszę zaufać Bogu. Nawet jeśli ja mam inne plany, On lepiej wie ode mnie, gdzie będę szczęśliwa. On mnie po prostu zapraszał na tą drogę, a moja była decyzja, czy to zaproszenie przyjmę, czy nie. Wiem, że się obietnica, która mi wtedy dał, że będę na tej drodze szczęśliwa, wypełnia codziennie, gdy ja jestem właśnie wiernie przeżywam codzienność i z Nim odkrywam, jaka jest Jego wola.